kocham pana, panie Sułku. Odcinek 122. Coś powiedzieć, panie Sułku jedyny? Cicho. Postaram się cicho. Chciałabym po prostu pana zapytać, czy pan się dobrze czuje? A o co chodzi? Dlaczego nagle pani uważa, że mogę się źle czuć? Niedobrze wyglądam, to blady jest. Nie. Niemniej jednak musi pan przyznać, że nie każdy człowiek, oczywiście przy zdrowych zmysłach, leży na wznak na leśnej polanie od 2 dni, prawda? Prawda. No właśnie. Co właśnie? A pan leży i patrzy w niebo, prawda? A co, to nie wolno? Wolno. Nie. Słońce panu świeci prosto w oczy i jeszcze pan oślepnie. Myśli pani? Powinien pan założyć ciemne okulary. A mamy ciemne okulary? Nie. No to przesądza sprawę. Niestety, człowiek, który zajmuje się tym, czym ja obecnie, narażony jest na A. niewygodę, B. na choroby i wreszcie D. na... Chyba wreszcie C. Dlaczego? Po B mamy w alfabecie C. Naprawdę? Naprawdę. Oj, wiem. Pan się po prostu opala. Muszę przyznać, że już pan zmienił trochę kolor. Przedtem był pan raczej taki zielonkawy, a teraz zżółkł pan, panie Sułku kochany, przynajmniej na twarz. Cicho. A gdzie indziej? Gdzie indziej jest pan ubrany, także nic nie widać. I tak pani myśli, że ja się opalam, tak? Tak. Niech pani lepiej pobiegnie do domu i przyniesie tutaj zeszyt. Do polskiego czy do matematyki? To wszystko jedno. Najlepiej jeden i drugi. Och, już pędzę. Deszczyk pada, słońce świeci, Baba Jaga masło kleci. Ej, przyrodo i czysta. Ej, góry, lasy, doły, najbardziej mnie wkurza wiosenna burza. Mam. Och, jak ja się cieszę, nie ma pan pojęcia. Z czego? No, że jednak postanowił pan się trochę pouczyć przed zakończeniem roku. Może jeszcze nie jest za późno, prawda? Na co? No, może jeszcze pan zda, prawda? Trzeba tylko trochę nadrobić zaległości i jakoś może pana przepchną do następnej klasy. Od czego zaczynamy? Trzeba wyrwać z zeszytu do polskiego te strony, które są w nim zapisane od początku roku. Czyli 2. Tak, z zeszytem do matematyki zrobimy to samo. A tutaj są zapisane, jeśli tak można powiedzieć, 3 strony. No i dobra, to niech je pani wyrwie i wyrzuci. Już nie będą potrzebne, a tylko przeszkadzają. Jak to mam wyrzucić? Przecież mówię wyraźnie. Ale do końca roku jest jeszcze trochę czasu. To co? Jeżeli o mnie chodzi, wszystko jest już jasne. Nie zdał pan? Nie. A Cypis? Tak samo, łeb w łeb. A co na to jego opiekun gajowy Marucha? Nic. Pogodził się z tym? To zobaczymy. Aha, on jeszcze nie wie. Nie wie, ale chmura, jak pierzyna. Ile mamy mniej więcej stron świata? Dokładnie 4. Wschód, zachód, północ i południe. Tylko? A po co panu więcej? Wschód. To jest, moim zdaniem, tam, gdzie wschodzi słońce, tak? A gdzie ma być? A dlaczego włożył pan palec do ust? No, zobaczymy, skąd wieje wiatr. Stamtąd. Co tam mamy? Leśniczówkę. Wieje wiatr od leśniczówki, to ciekawe. I od leśniczówki, i wręcz przeciwnie, od torów kolejowych. Ten wiatr po prostu kołuje i zakręca. Mamy dzisiaj wiatry skrętne, pani Elizo. Taka jest prawda. Nie rozumiem. Oho, coś pada. Nie, to ptaszek. Jaki? Duży, sądząc po tym, co panu kapnęło na czoło. Chyba wrona. Albo orzeł.
Myśli pan, że w Lasku Wolskim żyją orły? A dlaczego nie? Co to, nasz lasek gorszy? Czyli opadów nie ma. Deszcz nie pada, tylko śnieg. To nie śnieg. A to ja mam w ustach? Jakiś paproch. Wiem, pyłek z topoli. I chmura jedna, słońce świeci. Ładna pogoda. Bardzo ładna. Niech pani pisze komunikat. Komunikat? Meteorologiczny. Pośle się to do prasy i do telewizji. Niech się ludzie dowiedzą, jak u nas jest. Wiatr skrętny, chmura jedna, słońce świeci. Podpisano pan Sułek. I kropka. Bardzo zwięźle. A kropka jest? Jest. Niech pani pokaże. Jaka duża. No to taka mi się napisała. No po prostu tuż z długopisu skapi. No i dobra, to leżymy dalej, obserwujemy i opisujemy. Dobrze, że nie pada. No, tylko ptaki przelatują. I dobrze, że nie ma burzy z piorunami. A co to tak, dudni? Pociąg towarowy do Białowieży. A za godzinę przejedzie osobowy z Lublina. Ładny dzień, to i dobrze słychać. Niesie po naszym lesie. A więc, jak widzę, póki co został pan meteorologiem. Jak najbardziej. Ciekawa praca. Leży pan sobie na polanie, jak żywy przyrząd do mierzenia i obserwacji rozmaitych zjawisk przyrody. A to palec pan poślini i stwierdzi, skąd wiatr wieje, a to ptak na pana narobi, a to piorun w pana strzeli. No nie, to nie ma głupich, jak tylko zagrzmie, idę do domu. Boję się burzy. I bardzo dobrze, ja pójdę sobie do domu, a pani tutaj się położy. Na znak? Tak, twarzą do góry i ktoś musi obserwować. Panie Sułku, kochany. Cicho, co? A może mogłabym już teraz? No, ale co już teraz? No już teraz, chociaż wcale nie ma burzy. Chciałabym po prostu położyć się obok pana na wznak i tak sobie przy panu poleżeć. Co pan na to? Nie wiem. Niech pan się zastanowi. Ale to jak to będzie wyglądało? No bardzo dobrze. Nawet kiedy ktoś to zobaczy, nie zdziwi się specjalnie. Będziemy leżeli obok siebie twarzami do słońca i już. Nikt się nie domyśli, że jesteśmy naukowcami, meteorologami. Leżą i się obalają. Najwyżej tak o nas pomyśli, pójdzie sobie tak. Na wschód? Albo wręcz przeciwnie, na zachód. Albo też się położy. Ale nie obok, tylko trochę dalej, na polanie. Polana jest duża. Pfu! Dlaczego pan pluje? Ale pfu, coś mi wpadło do ust. To szyszka. Do szyszki padają? Czy jak to? Czy może się zdarzyć, że padają przelotne szyszki? I trzeba mi także zmierzyć temperaturę. Temperaturę mam teraz taką, jak otoczenie. Mrozu chyba nie ma, co? Nie. No. Raczej nie. Byłby pan twardszy. Aha. A jest pan miękki. I byłbym siny. Ciepło jest. O, jak miło. Pan śpi? Gajowy Marucha też lubił drzemać na świeżym powietrzu. Gajowy jednak drzemał twarzą do ziemi. Do usłyszenia.